Oto radziecki cmentarz z II wojny światowej. Pochowani są na nim żołnierze z różnych części świata, w tym Polacy. A jednym z nich podobno był nawet Wietnamczyk. Chłop przebył pół świata, żeby umrzeć, wyzwalając Polskę. To zaś jest pomnik ofiar II wojny światowej, umiejscowiony na cmentarzu radzieckim. Dzień dobry. Dzisiaj witam Was z cmentarza wojennego z I wojny światowej w Lesku. Według tej mądrej tabliczki na leskim cmentarzu w zbiorowych mogiłach spoczywa około 600 żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej oraz niemieckiej. Po ciężkich trudach bojów krwawych tu we śnie zjednoczeni spoczywają bohaterowie. Spoczywają tu więc Polacy, Słowacy, Węgrzy, Austriacy, Bośniacy, Serbowie, a i tak pewnie kogoś pominąłem, którąś nację. Niesamowite miejsce, zadbane. Oczywiście w związku z tą mieszanką kulturową spoczywają tu wyznawcy różnych religii. Oczywiście katolicy, prawosławni, grekokatolicy, a wspólnie z nimi leżą tutaj muzułmanie. Niesamowite miejsce. A tutaj oto mamy taki krzyż, pod którym dawno, dawno temu wykiełkowało nasionko. A z niego wyrosło drzewo. Antonin Lasztówka, nie wiem jak to przeczytać. Zmarł w 1915 obok Leska. Naprawdę bardzo ładne, zadbane miejsce. Tak właśnie powinny wyglądać wszystkie cmentarze, czy to wojenne, czy kirkuty. Kirkut to cmentarz żydowski. No niestety rzeczywistość w wielu przypadkach wygląda inaczej. Ach, niech tutaj płomyczek świeci wszystkim tym żołnierzom. Akurat muzułmanom nie za bardzo podoba się stawianie zniczy
na ich grobach. Ale ten znicz postawiłem tak ogólnie dla nich wszystkich. Wszak leżą tutaj też Polacy. A to w następstwie zakończenia I wojny światowej odrodziła się Polska. Pierwsza wojna światowa, inaczej zwana Wielką Wojną, szczególnie wtedy, bo jeszcze nie wiedziano, że po ledwo 20 latach wybuchnie Druga wojna światowa. Z polskiej perspektywy pierwsza wojna światowa była o tyle dziwna, że naprzeciw siebie stanęli Polacy. No, zostali oni do tego przymuszeni przez zaborców i służyli oni w armii tak rosyjskiej, jak i niemieckiej oraz austro-węgierskiej. Austro-Węgry były bardzo ciekawym państwem, bo był to tygiel wręcz wielokulturowy. To właśnie w Austro-Węgrzech mieszkali i Polacy, Słowacy, Czesi, no Węgrzy oczywiście, Austriacy, Bośniacy, Chorwaci i tak dalej. Ale one akurat najmocniej ucierpiały, bo po I wojnie światowej rozpadły się, przestały istnieć. No, pozostała oczywiście Austria oraz Węgry, ale cała reszta przestała istnieć. Powstała Czechosłowacja i tak dalej, i dalej. Oraz oczywiście Polska. Ale to już... No. Idziemy na cmentarz żydowski, czyli Kirkut. Żydom tutaj nie będę na macewach, na nagrobkach stawiał znicza, bo śliski temat. Podobno można, jest to jakoś tam jeszcze znośne, ale najbezpieczniej na macewie położyć po prostu kamień. Jak można? Zgrać grób jakimś sprayem czy czymś.
Tu spoczywają szczątki Żydów z Galicji i innych ziem, zamordowanych w Bełżcu w 1942 i pochowanych tutaj w 1995. O, jest jakiś znicz. Bez symboli religijnych, chrześcijańskich. Właśnie. Jeśli znaliście Żyda i chcecie jemu czy jakiemukolwiek innemu Żydowi coś zanieść na grób, no to podobno już może być ten znicz, ale właśnie bez symboli chrześcijaństwa, no wszak, czy jakiejkolwiek innej religii. Żydzi wszak nie uznają Jezusa za Mesjasza, tłumacząc to, że według judaizmu po przyjściu Mesjasza ma już nie być żadnych wojen, żadnego cierpienia. No a po ukrzyżowaniu Jezusa przez te 2000 lat już ponad, tego cierpienia trochę było. I to ze strony samego Watykanu. Nie wolno na macewie kłaść kwiatów naszych chryzantem. To nie, to jest uznawane za zbezczeszczenie żydowskiego grobu. Ponieważ kwiaty to symbol życia, no a grób to symbol śmierci. No i trochę to się gryzie. No. Dlatego też na macewie najlepiej położyć kamyczek. Tak jak robią to Żydzi. Ale tu dużo tych grobów. Przed wybuchem II wojny światowej Żydzi stanowili prawie połowę populacji Leska. A dzisiaj zostały tylko macewy. O, nawet tutaj jest taka już bardzo stara, przewrócona. Tu zaś jest coś nowego. Niestety nie odczytam, co tu jest napisane. O ile cyrylicę nauczyłem się w jakieś 2-3 dni, tak, alfabetu hebrajskiego, bez dobrego nauczyciela to się chyba nie da. Próbowałem, ale kropeczki, kreseczki i jakaś kropeczka może zmieniać znaczenie po prostu litery, jeśli będzie na górze, na dole, z boku, no i tak dalej. Kolejny debil jakiś zbaskrał tutaj. Naprawdę. Ciekawe, czy na grobie swojej babci też coś takiego by zbaśgrał.
Pamiętam, że jak wiele lat temu po raz pierwszy odwiedziłem Leski Kirkut, to ta ilość macew to mnie aż tak jakby przytłoczyła. Pomyślałem sobie wtedy, ile tu tego jest? Gdzie się podzieli ci ludzie, ich potomkowie? W większości zginęli. A ci, którzy II wojnę światową przeżyli, w 1947 wyjechali do nowo powstałego Izraela. Polska była pierwszym europejskim krajem, który w średniowieczu przyjął Żydów. Byli oni tutaj chronieni prawnie, byli pełnoprawnymi obywatelami Polski. Co więcej, mogli swobodnie wyznawać judaizm, co w innych europejskich krajach wcale nie było takie oczywiste. Dzięki temu walczyli oni później w wojnach. Walczyli w batalionach Piłsudskiego o odzyskanie niepodległości przez Polskę. Walczyli podczas II wojny światowej. Walczyli w powstaniu warszawskim. Dlatego też mówienie, że Żydzi są jakoś przeciwko Polsce, Polskę chcą rozkraść. W wielu miejscach Żydzi zakładali, otwierali szpitale, tak jak w Bieszczadach, w Baligrodzie bodaj, właśnie Żydzi otworzyli pierwszy taki punkt szpitalny. No owszem, polityka polityką dzisiejsza. Tam jakiś cymbał z izraelskiego rządu, że powiedział, że Polacy to wypili antysemityzm z mlekiem matki. Ale to jest polityka. Nasi politycy też bardzo często najpierw mówią, a później myślą. Brzmi znajomo, nie? A ludzie się później rzucają sobie do gardeł. Bo ludzie nie potrafią odróżniać polityki od od taki oto film na święto zmarłych. Aż słońce wyszło pod koniec dnia jako takie światełko pamięci. Tak. Pamiętajmy o swoich przodkach, a także o ludziach innych, którzy kiedyś tu żyli. Bądź żyli tam, gdzie wy żyjecie teraz. Być może i wam
za 200 lat ktoś postawi znicz na grobie. A tymczasem pozdrawiam moich kochanych subskrybentów. Dziękuję za komentarze, za lajki. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca i tymczasem.